walczyłam, uciekałam, traciłam dużo rzeczy. Jaskier pewnie koloryzował w historiach Geralta i Yennefer. A to ma znaczenie, gdzie ja idę z nim? Tutaj sobie pójdziemy chyba, tak? Nie? Doszły mnie słuchy, że zostałaś cesarzową Nilfgaardu. Mój ojciec nie dał wiary i nadal atakował każdy statek o czarnych żaglach. Chwała mu za to. Podobno to była jakaś mała sobowtórka. Nie chcę nawet o tym myśleć. Plugawe nilwarskie świnie nie mają za grosz honoru. Dzięki temu, bla bla bla. Cintra, to było tak dawno. Co się działo naprawdę? Geralt mnie odnalazł po wojnie i zabrał tutaj. Wiedźmini szkolili mnie w walce. Objawiły się moje zdolności. Triss się mną zaopiekowała, ale potrzebna była potężniejsza czarodziejka. Tak, uczyła mnie panowania nad mocą. Po roku spotkaliśmy się znowu z Geraltem. Podczas buntu nad Haned, gdzie znowu zostaliśmy rozdzieleni. Przetrwałam podróż przez Korath. Przeżyłam kilka miesięcy w towarzystwie nastoletniej Hanzy. Zostałam osobistą niewolnicą łowcy głów. W końcu uciekłam. Potem pościg się wznowił, a ja trafiłam do kraju En'ale. Ele, przez wieżę jaskółki. Musiałam hardy. Dzikiego Gonu. Z tamtego też uciekłam dzięki mojemu przekleństwu i błogosławieństwu starszej krwi. Myszowór nam o tym opowiadał, gdy byliśmy dziećmi. Mogę przenosić się w czasie i między światy, kiedy mam na to ochotę. Ciekawe, co? Naprawdę jesteś najbardziej niezwykłą kobietą, jaką spotkałem. Koniec. Koniec rozmowy! Ale coś tu się stanie teraz. Jaka piękna pogoda. Yennefer i czarodziejki naprawdę się postarały. Dokładnie podczas takiego wschodu słońca wylądowałem twarzą na krze lodowej. Pamiętam, że nie odstępowałam cię potem nawet o krok. Nie, nie, to jest Ciri. I zaręczyliśmy się parę dni później. Czułam się winna. Nadal czuję, gdy widzę twoją bliznę. Nie musisz, sam chciałem ci zaimponować. Jak i ty zaimponowałaś mi, gdy pokonałaś demony Mrkhgyt. Czymś jeszcze chciałeś mi zaimponować? Gdy Kalanty cię wtedy zabrała z Kerek Trold, gdy zostałem sam, nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Kiedy wyzdrowiałem, chciałem ukraść skif i samemu płynąć do Sintry. Ojciec wytłukł mi ten pomysł z głowy. A potem? Potem przyszła wojna i moja domniemana śmierć. Tak, walczyłem z twoim imieniem na ustach. Ja nadal mam tę bransoletkę, wiesz? Tę, którą ci wtedy dałem? Te wszystkie lata? Została tutaj, w mojej komnacie w wieży, gdy trenowałam. Nie żałuję, że jej nie wzięłam. Zginęłaby gdzieś podczas tej tułaczki. Jak kelpie, która została w Kamelocie. Kelpie. Nazwałam tak moją magiczną klacz. Gnała jak prąd morskie Skellige. Była szybka jak lawina zsuwająca się ze szczytów. Tęsknisz za nią? Była moją jedyną przyjaciółką wśród tego chaosu. To dzięki niej uciekłam Gonowi. Teraz już nie musisz uciekać. Nie możesz się udać do tego Kamelotu? Myślałam o tym. Ale boję się. Boję się śmierci, która zawsze za mną szła. Chodź tutaj. Śmierć idzie za każdym, dziewczyno. Każdy z nas stracił bliskich. Poświęcał się. Idź tam i wróć. Cokolwiek by się nie stało. Dziękuję, że tu jesteś. Że mnie wysłuchałeś. Hjalmar. Siema, Tail, Tail! Ały Boże, i co teraz? Czaty, decydujcie! Kiss or no kiss?
Siema, algorytmczytana. Brodacie są super! Kurcie, nie wiem, no... Aj! Jodo! You only die once. Cicho. It's okay. Mniejsza. Miłość rośnie wokół nas. Chodź ze mną. Złap mnie za rękę. Camelot. Zamek króla Artura. Cholerny Merlin znowu robi jakieś eksperymenty. Nawet zaczął w to mieszać dzieciaki. Diabelski czarnoksiężnik. Wybaczcie nam, czy Sir Galahad jest w mieście? Chodź, Ashley, zostawmy ich. Dobrze miarkowałam, że to jacyś szaleńcy od Merlina. Nie mam pojęcia. Tutaj jest dużo takich przenoszeń w czasie, wiesz? Ty, wróciłaś. Nie sądziłem, że jest na tyle bezczelna, żeby tu wrócić. I to z dzikusem. Jak tu weszłaś? Nie odzywaj się, nie próbuj otwierać ust w mojej obecności. Zejdź mi z oczu, natychmiast! Otwierać bramy! Kto to był? Ojciec, przyjaciela. Mam złe przeczucia. Chodźmy na rynek. Gdzie jest rynek? Tam jest rynek. Jep. W tym tygodniu dłużej, mam nadzieję. Mam nadzieję nadrobić zeszły tydzień, kiedy streamowałam po 3 godziny. Może jakoś w sobotę zrobimy jakiś przedłużany, co? Porozmawiaj z kapłanem. Król Artur ponownie wyrusza na wyprawę po świętego Graala. Zbierają się rycerze okrągłego stołu. Czy mogę o coś zapytać? Wyglądasz znajomo, dziecko. Pytaj. Czemu Sir Lancelot jest taki opryskliwy? Siema, asasyn! Bardzo się zmienił przez te lata. Dlaczego? Strata dziecka jest bolesna i nic nie może wypełnić pustki. Strata? Ale Galahad, co się stało? W blady dzień znikąd pojawili się wysłannicy szatana, odziani w czerwień i ujeżdżający trupie z mory. W domu nieopodal, o tym z zabitych drzwiami, żyła para młodych ludzi. Demony wdarły się tam i wyrżnęły służbę i panicza. Jego damy serca nie znaleziono. Wyszła do piekarza po świeży chleb? Jeden z demonów próbował ją pojmać i uciekła. A skądże wiesz? O Boże, to byłaś ty! Moje stare oczy wreszcie cię poznały! Odejdź stąd, wracaj do dziewiątego kręgu zdrajców! Waż swoje słowa, Klecho! Barbarzyńco! Jestem sługą Bożym! Powtarzam, odejdźcie! Nie obchodzą mnie twoi bogowie. Nie próbuj jej znowu obrazić. Hjalmar, chodźmy stąd. Porozmawiaj z Hjalmarem, aby wrócić do Kaer Morhen. I co, wracamy, tak? Wracamy. Powinniśmy wracać, co nie? Dobra, pochodźmy sobie tutaj najpierw. Ulotka. Spoko. Mam jakąś ulotkę. Może porozmawiajmy z kimś? Myślisz, że możemy z kimś porozmawiać? No właśnie wiem, że mnie tu nie chcą. Właśnie, zaraz zobaczymy.
Ej, zobaczcie jak ładnie. Ale kozaczek, co? Jerzyk, wiesz, że twoja wypowiedź nie ma sensu, że znasz lepiej osoby, co czytają. Bardziej powinno to brzmieć, znasz osoby, co lepiej czytają. Tak tylko, wiesz, mówię. Że jak już się czepiać, to przynajmniej... Składnie zdania utrzymuj. Zanikowiec, powinieneś być dumny, że Kredens tak ładnie o tobie pisze. Ja bardziej nie Merlina bym szukała, ale konia. Jakaś stajnia by nam się tutaj może przydała. Jest tu dużo siana. Może Patryk. Ona mówi, że gdzieś go zostawiła, ale nie wiem gdzie. Bo nie pamiętam, ona powiedziała gdzie. Ale właśnie nie pamiętam. Myślałam, że może jak się cofnęła, tutaj przyniosła, to może coś więcej powinniśmy tutaj zrobić, aniżeli tylko wiecie, dowiedzieć się, że mnie nas tu nie chcą. Ale nic tu nie widzę dla nas ogólnie. Cześć, cześć. Dobra, chyba wracamy, co? Tak myślę. Tutaj nic nie ma dla nas. No właśnie o tym mówię. I dobra, gdzie jest teraz Hjalmar? Hjalmar. Bo on był za nami i go nie ma. Tu jesteś, dobra. Cirillo, dziękuję, że tam ze mną byłeś, że nadal jesteś, przez cały ten czas, mimo upływu lat. Nie ma za co. Ciri? Wyjedźmy, zaraz po weselu. Zwiedźmy razem świat. Dobrze, ale nie będziemy przed sobą mieć tylko jednego świata. Zatem jutro, a dzisiaj uczta, wypijemy zdrowie Geralta i Yennefer. Powinniśmy już wracać do zamku. Jej! Bez głosu, bo jest to mod, w którym nie ma głosu. Byliśmy tylko na spacerze i wspominaliśmy. Oczywiście. Cieszę się, że zdążyliście wrócić przed ślubem. Nie tłumacz się już. Biegnij na górę i przygotuj się. Absolutnie nie wpuszczę cię w koszuli. Geralt, nie zapomnieliście o czymś? Jeśli to ma być prawdziwy ślub, ktoś powinien poprowadzić pannę młodą do ołtarza. Rozmawiałeś z nią? Ta, zgodziła się po kilku krzykach. Zagroziłam, że nie poprowadzę uroczystości. Pomożesz jej w wyborze? Myślę, że możemy poprosić Regisa, Molnara albo Borcha. Idź po Yennefer i wybierzcie wspólnie. Byle szybko. Ach, i jeszcze Eskel cię szukał. No właśnie nie ma dubbingu, no nie? Głośność dialogów. Tutaj nie ma dialogów. Więc nie na bardzo się da ustawiać głośność dialogów. No ale wiesz, jak ten Geralt też w sumie.
Młody to on nie jest. Rozmawiałeś z Neneke? Tak, może Borg, Regis albo Molnar. Którykolwiek z nich? Pomożesz mi zdecydować, Geralt? Chodźmy. Idź do Borcha, Regisa albo Molnara i poproś o prowadzenie do ołtarza. Do którego idziemy? Aj, dziękuję, dziękuję, Johnny. To będzie moja nowa robota ogólnie. No, Triss nas nie poprowadzi do ołtarza. Czekajcie, zobaczmy sobie. To jest Borch. Ja sobie muszę tak na nich mordkę popatrzeć. To nie, Regis nie. Regis wydaje mi się nie. Nie, no Borg, słuchajcie, wydaje mi się, że najbardziej pasuje. Tak, najbardziej widzę Borga przy tym, tak mi się wydaje przynajmniej. Co tam u was, kochani? Mamy prośbę, możemy cię o coś zapytać? Jasne, zamieniam się w słuch. Jen potrzebuje kogoś, kto poprowadzi ją do ołtarza. I miałbym to być ja? No, kochasiu, zrobię to z prawdziwą przyjemnością, droga Yennefer. Serdecznie dziękuję. Borg pasuje właśnie najbardziej chyba, no nie? Też mi się tak wydaje. Co myślisz o tej sukni, Hjalmar? Wyglądasz wspaniale. Sama Freja by westchnęła na twój widok. Szkoda tylko, że ledwie się w niej ruszam. Nie będziesz przecież walczyć. Jaskier nie zapraszał chyba żadnej wiwerny. Musisz mi opowiedzieć historię każdej z twoich blizn. Są fascynujące. Sama Kesario. I ten zapach. Jabłka. Piękny. Chodźmy, Ciri. Nie mamy czasu. Dobrze. Wyglądasz pięknie. Muszę. Za chwilę poślubię najważniejszego mężczyznę w moim życiu. Zdziwiłam się, gdy mnie poprosiłaś o zostanie twoją druhną. Dlaczego jesteś zdziwiona? Pogodziłyśmy się, wszystko wyjaśniłyśmy. Chyba, że nie chcesz. Nie, zrobię to z prawdziwą przyjemnością. Poczekaj, masz rzęsy na policzku. Gdzie wczoraj na tyle zniknęłaś? Nie uwierzę w to, że szukałaś tyle butelki wina. Ja spotkałam Eskela. Zaczęliśmy rozmawiać i jakoś tak wyszło. Co wyszło? Na razie pocałunek. Oprócz tego tylko rozmawialiśmy. I bardzo dobrze mi się z nim rozmawiało. Nie sądzisz, że pora się uwolnić dla mnie i dla Geralta? Teraz masz świetną okazję. Już się uwolniłam, Jena. Jak można być tak nieodpowiedzialnym? Na jaką cholerę ja ci je dałem, przypomnisz mi? Bo jestem twoim przyjacielem, powiernikiem sekretów i drużbą. No nie patrz tak, przecież gdzieś muszą być. Nikt ich z tego pokoju nie wyniósł. Zgubił obrączki. Oczywiście, że zgubił obrączki. Jak żeby nie inaczej? Oczywiście, że je zgubił. Czemu mnie to nie dziwi? Jaskier, ukatrupię cię. Chociaż raz mogłeś czegoś nie spieprzyć. Ale one tu były, do cholery. Czemu tak krzyczycie? Coś się stało? Cudny powiernik zgubił nasze obrączki. Co ja mam teraz zrobić? O matko, przepraszam. To moja wina, schowałam je, żeby Jaskier ich nie zgubił. Aha, odstrzekaj swoje słowa, przyjacielu. Tak, to samo mówiłam, Deadman, na początku właśnie. Dobra, już czas. Chodźmy. Nie popieprzyło was, aby wczoraj? Wyglądam jak jakaś pieprzona dziewica. Nie włożę tego. A zachowujesz się gorzej niż trzy pieprzone dziewice. Opanuj się, Yennefer. Chcesz wyglądać jak zmora na własnym ślubie? Jakaś przesyłka do mnie dostanie doręczona? Ja coś zamawiałam? Ha. Chociaż raz, wreszcie doroślejesz. Czas na nas.